Kochani, nie dano człowiekowi innego imienia pod niebem niż imię Jezus, przez które mogliby być zbawieni. I pewnie słyszałeś o Bogu i o różnych propozycjach, jak można do Niego dotrzeć, ale to jest kłamstwo. Nie ma wielu dróg do Boga. Nie ma wielu dróg do Boga. Bóg nie jest kartą dań, gdzie wybierasz, co sobie życzysz. Po prostu On stawia warunki. Bóg posłał swojego Syna Jezusa na krzyż, posłał Go na ziemię, aby On dał ludziom życie. I to jest jedyna droga, jedyna możliwość, by spotkać się z Bogiem. Jedyną drogą do Boga jest Chrystus. To jest jedyna możliwość. Jeżeli wydaje ci się, że sobie możesz zasłużyć jakoś na przychylność Boga, to jesteś w wielkim błędzie, to jesteś w dramatycznym błędzie. Nie jesteś w stanie zasłużyć sobie w żaden sposób na przychylność Boga. Dlatego, że robiąc 10 rzeczy dobrych i robiąc 11 złą, już jesteś splamiony, już jesteś zbrukany i nie możesz mieć społeczności ze świętym Bogiem. I jedyne, co cię może oczyścić, to krew Chrystusa. Jedyne, co cię może usprawiedliwić, to krew Chrystusa. Nie ma alternatywy, nie ma alternatywy. Mi się kiedyś wydawało, że jest wiele dróg do Boga. Paprałam się w okultyzmie, paprałam się w New Age. I wydawało mi się, że to jest atrakcyjne, bo widziałam, że za tym stoi moc. U mnie w domu była moc, dlatego że mój ojciec zajmował się okultyzmem. Ja zawsze wiedziałam, że jest to nadnaturalne, że ten świat fizyczny to tylko ułamek rzeczywistości. Zawsze to wiedziałam. Tylko że nie wynikało dla mnie z tego nic dobrego. Dlatego że ja cierpiałam. Zapijałam alkoholem to cierpienie. Na inne różne sposoby próbowałam sobie ulżyć. Ale nic tak naprawdę nie przynosiło rozwiązania. I pewnego dnia spotkałam ludzi, którzy powiedzieli mi Ewangelię, tę prostą Ewangelię, że Bóg stał się człowiekiem, że umarł i zmartwychwstał i że wystarczy, że w to uwierzę i to przyjmę. I ja to przyjęłam. To w ogóle jest cud, że ja to przyjęłam, ale ja to przyjęłam. Moje serce zabiło mocno, gdy usłyszałam te słowa. I gdy wypowiedziałam słowa krótkiej modlitwy, że oddaję Jezusowi swoje życie, wszystko się zmieniło o 180 stopni. Ja wręcz fizycznie poczułam się lżejsza. Spłakałam się przy tym, jak to się mówi, jak świnka, bo po prostu aż się zanosiłam od płaczu. Jestem przekonana, że wtedy, w tym momencie, gdy narodziłam się na nowo, gdy oddałam swoje życie Jezusowi, zostałam przynajmniej od kilku demonów uwolniona. Ja się po prostu aż dusiłam od płaczu, a potem było mi tak lekko jak nigdy wcześniej. I zobaczyłam, że ta moc, którą ma Bóg, to co Bóg ma mi do zaoferowania, to jest potężniejsze niż te śmiecie, którymi karmił mnie diabeł. Jeśli nie znasz Jezusa, to karmisz się śmieciami. One mogą mieć różny smak, ale to są śmiecie. Nie trać czasu. Dlatego, że nie wiesz, ile będziesz żyć, nawet jeśli jesteś młodym człowiekiem, nie wiesz, ile będziesz żyć. Podejmij tę decyzję, zawierz Jezusowi. Jeżeli chcesz mieć życie wieczne, które jest za darmo, ono jest z łaski, to powiem ci, co masz zrobić. Uwierz w to, że Jezus jest Bogiem, że przyszedł w ciele na ten świat, że umarł i zmartwychwstał i że w tym, i w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu masz życie. Uwierz w to i przyjmij to. Uczyń go swoim osobistym Panem i Zbawicielem i to wystarczy. Jeżeli zrobisz to szczerze z serca, to wystarczy. Gdy umrzesz, pójdziesz do nieba. To, co słyszysz teraz ode mnie, to jest najważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu usłyszałeś. Nie zlekceważ tej wiadomości. Ja się narodziłam na nowo, ja już to zrobiłam, a co z tobą? Życzę wam Chrystusa, bo nie ma innej opcji, żeby być zbawionym. Jeśli chcesz być w wieczności z Bogiem, to jest to imię, przez które możesz być zbawiony i nie ma innego.